Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zdecydował o wydaniu nakazu zatrzymania aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Karolina Opolska, zapraszam na studio wyborcze. A dzisiaj w studiu wyborczym gość, którego wiem, że uwielbiacie i na którego zawsze czekacie z wytęsknieniem, czyli Tomasz Piątek. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Cześć Tomek. Tomek jest oczywiście dziennikarzem, publicystą, autorem licznych książek. Jakoś tak się dziwnie składa, że większość z tych książek raczej jest mało przechylna, jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość i osoby z prawem i sprawiedliwością związane. Nie wiem, czy to przypadek. Czy jakaś Twoja osobista niechęć, ale żarty na bok, bo niby mamy dużo czasu. Ale ja wiem, że jak się z Tobą rozmawia, to ten czas mija bardzo szybko. Więc zacznijmy od podstaw. Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wązik są przestępcami? Są. Wzięli udział w działaniach nielegalnych, mających na celu zniszczenie m.in. Andrzeja Lepera. To była bardzo ciekawa sprawa, ponieważ. Ale to może warto, żeby ją przypomnieć, no. No bo to jest sprawa sprzed wielu, wielu lat. Teraz yy, pisząc czy mówiąc o sprawie Kamińskiego i Wąsika, się przypomina, że oni zostali skazani w związku z aferą gruntową, ale wydaje mi się, że wiele osób może już nie pamiętać, o co chodziło z tzw. tak zwaną aferą gruntową. I w tej chwili się pojawiają takie głosy tutaj kreujące Andrzeja Lepera na e, męczennika. Andrzej Leper faktycznie był wtedy za i zginął później bardzo tajemniczą śmiercią. E, ustalono, że to jest samobójstwo, ale wiele osób w to nie wierzy. Łącznie z Europosłem Czarneckim, który chyba z półtora tygodnia temu w jednym z Radio Z powiedział, że to nie było samobójstwo. No cóż, wyglądało to bardzo dziwnie. Leper miał ogromne problemy między innymi finansowe, równocześnie cały czas utrzymywał Kontakt ze swoim, jak to go określał, doradcą duchowym, którym był e, e, duchowny prawosławny, który wcześniej pracował w armii sowieckiej. Był tak zwanym politrukiem, czyli był e, pilnował prawomyślności żołnierzy, współpracował z e, GRU, czyli wywiadem wojskowym Kremla, i z kontrwywiadem także współpracował. Potem został w Ukrainie, został ukraińskim duchownym, był doradcą, był doradcą Lepera. I Leper przed śmiercią strasznie chciał się dostać do Jarosława Kaczyńskiego, nie wiadomo po co, być może czegoś się o Kaczyńskim dowiedział. Być może liczył na to, że Kaczyński mu za te informacje zapłaci, albo za to, że nie będzie się szerzej dzielił tymi informacjami. I potem właśnie popełnił to tajemnicze, to tajemnicze samobójstwo. Ale wcześniej była afera gruntowa, od której się zaczęło niszczenie Andrzeja Lepera. Dlaczego Kaczyński niszczył Lepera? Lepera, który był w tym czasie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, właśnie. Tak, Kaczyński ma taki zwyczaj, że jak kogoś bierze do rządu, to po to, żeby go pożreć, a jak się go nie da pożreć, to po to, żeby go zniszczyć. Mówię tu o sojusznikach, oczywiście, nie o wiernych współpracownikach, tylko o sojusznikach, z którymi łączą go luźniejsze więzi. On sojusz rozumie po sowiecku. Sojusznik to potencjalny konkurent, więc trzeba go najpierw wykorzystać, a potem zjeść albo zlikwidować. Panowie byli konkurentami, ponieważ obaj panowie prowadzili politykę wrogą wobec Zachodu, z tym, że Kaczyński robił to sprytniej. Twierdził, że nie jest tak do końca wrogi Unii Europejskiej, udawał przyjaciela Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek na każdym kroku podkreślał, że Polska e, osiągnięć cywilizacji zachodniej przyjmować nie będzie, bo jest lepsza i wspanialsza niż Zachód. Natomiast Leper był politykiem antyzachodnim w sposób zupełnie jawny. Jak sobie poczytać, co on wtedy mówił? Na przykład wygłaszał mowy o tym, że Stany Zjednoczone to wampir niesyty krwi, który biega po świecie i morduje. No, takie rzeczy, które na pewno cieszyły uszy władców Kremla, z tym, że władcy Kremla są inteligentni i wiedzieli, że antyzachodnia polityka Kaczyńskiego ma w Polsce większe szanse na powodzenie niż taka po prostu prymitywna antyzachodnia Andrzeja Lepera. Niemniej Kaczyński nie chciał, żeby leper wyrósł na głównego wroga zachodu w Polsce, no bo to miejsce miało być zarezerwowane dla Jarosława Kaczyńskiego. Zaczął lepera niszczyć. Pojawił się taki informator Andrzej K. Który zaczął mówić o tym, że leper bierze łapówki, że można mu dać łapówkę, że on przyjmie łapówkę i da się go na tym złapać. Tak się składa, że wcześniej Andrzej K. pracował u Lecha Kaczyńskiego, kiedy ten był prezydentem Warszawy. I informacje uzyskane od tego informatora we współpracy z nim, informatora czy też dezinformatora, wykorzystali. Panowie z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które wtedy Kaczyński przy pomocy Ziobry, a przede wszystkim Mariusza Kamińskiego stworzył. To była taka, jak wiemy i nadal jest, no teraz już, teraz już zmieniła rolę i prawdopodobnie zostanie zlikwidowana, ale stworzyli tę służbę po to, żeby to była taka super służba, policja polityczna. Ta policja polityczna wysługiwała się na przykład oficerami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podszywała się pod oficerów Centralnego Biura Śledczego, czyli podważała też autorytet innych służb znacznie potrzebniejszych. I w ten sposób osłabiała państwo polskie. Pomyślmy o tym, że ABW to przecież także kontrwywiad, prawda? I nagle oficerowie kontrwywiadu zamiast e, e, ścigać szpiegów, muszą e, w, wspierać CBA w ściganiu przeciwników politycznych Jarosława Kaczyńskiego. To nie tylko wzmacnia Kaczyńskiego, to również osłabia Polskę, co, a obie te rzeczy oczywiście cieszyły e, cieszyły, władców, cieszyły władców Kremla. E, w tym śledztwie była cała masa, mówiąc delikatnie, nieprawidłowości. Panowie zostali skazani słusznie, ale po wyroku pierwszej instancji... Za nadużycie uprawnień. Tak, w tak, tak. Po wyroku pierwszej instancji prezydent Andrzej Duda postanowił się zabawić w podróżnika w czasie i e, ułaskawił ich, chociaż no, nie można kogoś ułaskawić, kto jeszcze nie jest definitywnie skazany. No Do tego jeszcze wrócimy, bo tu pojawia się spór. Mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2023 roku, oczywiście Trybunału pod przewodnictwem Julii stwierdza... No to może nie nazywajmy go Trybunałem Konstytucyjnym. No ale mamy z całą rzeszę ludzi, a wyborców też Prawa i Sprawiedliwości, 7 milionów osób, które uważają ten wyrok za słuszny i właściwy. No tak, ale... Dlatego jeszcze o tym mandacie mhm. porozmawiajmy. Zostańmy jeszcze chwilę przy winie bądź niewinności Kamińskiego i Wąsika. Czyli no, są są winni przestępcami. są przestępcami. A są posłami? Nie, oczywiście, że nie są. Ich możliwość, ich zdolność do pełnienia funkcji poselskiej zniknęła w momencie, w którym zostali definitywnie skazani. Czyli 20 grudnia 2023 roku. Tak jest. I co się teraz wydarzy? No, e, oni teraz e, z jednej strony twierdzą, że nie uznają tego wyroku, mogą sobie nie uznawać, ale i tak do więzienia muszą trafić, ale z drugiej strony jednak w jakiejś mierze go uznają, skoro przeciwko niemu protestują również na drodze prawnej, skoro polemizują z tym wyrokiem, wysyłając pisma do sądu. No właśnie. To ten, no bo tak. Teraz zabawię się trochę w adwokata diabła i spróbuję, i powiesz mi, czy uważasz, że mam rację, czy nie, przedstawić to od strony pana Wąsika, pana Kamińskiego i osób, które popierają, no głównie osób związanych z prawem i sprawiedliwością. Czyli prezydent Andrzej Duda, który, którego prerogatywą jest akt łaski i może go wydać w dowolnym momencie, kiedy tylko sobie zechce, bo to jest jeszcze właśnie prerogatywa wywodząca się z czasów monarszych, wyprzedził prawomocny wyrok sądu i stwierdził, że. Że panowie są niewinni, zanim wyrok o winie zapadł. Co mhm. oznacza, że właściwie zamiast aktu łaski mieliśmy uniewinnienie i że wyrok 20 grudnia 2023 roku traktujemy jako niebyły, ponieważ panowie już wcześniej mhm. zostali ułaskawieni. I z tego punktu widzenia oni są nadal posłami, oni nadal mają mhm. mandaty i są wręcz niewinni. No to skoro tak, to po co się odwoływać w ogóle od tego wyroku 20 grudnia, skoro jego nie było? Otóż Oczywiście to. według tej narracji, którą przedstawiła. Dodajmy jeszcze, że był taki cesarz chiński, który się nazywał Qin Shi Ti, który wymyślił sobie, że zlikwiduje przeszłość. Ogłosił się pierwszym cesarzem, chociaż byli przed nim inni władcy, zabił własną matkę, żeby nie było, że ktoś go urodził, No ale nic mu nie pomogło. Niektórzy Chińczycy czczą go jako wielkiego władcę, bo budował Wielki Mur Chiński i tak dalej, ale jednak w przeszłości nie udało mu się zlikwidować. Okej, okay, no to teraz wróćmy do, czego, do tego, od czego zaczęłam nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście zdecydował o wydaniu policji nakazu aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tak, i oni się jeszcze teraz mogą zażalić. To, ale zażalał się, czy się nie zażalał? Czy no, to, no, no, bo ty... to, jest, to jest bardzo skomplikowana materia, patrząc na to, bo jeśli patrzymy na to całkowicie według litery prawa, to sprawa jest. Prosta jak drut. Był wyrok 20 grudnia, prawomocny, panowie powinni zostać aresztowani. Ale jeśli spojrzymy na to od strony tych meandrów, które tworzy prawo i sprawiedliwość, no to sprawa jest bardzo trudna, no bo nie ma tego wyroku 20 grudnia, ale jednocześnie jest nakaz aresztowania, od którego można się odwołać. Ale mhm. od czego by się odwoływać, skoro tego wyroku nie ma? No właśnie, więc oni tutaj przeczą sami sobie. Jeśli się zażalą, to sąd może wstrzymać wykonanie wyroku, może go nie wstrzymać, może ich zwolnić z wykonania wyroku, zwolnić ich od kary, ale raczej tego nie zrobi. To jest skrajnie nieprawdopodobne i wszystko wskazuje na to, że będą musieli iść do więzienia. Pytanie teraz tylko, jak się to fizycznie odbędzie, bo Mariusz Kamiński już zapowiada, że tylko fizyczna przemoc może go oderwać od poselskiego krzesła. Że no, nie dziwię się, że woli poselskie krzesło niż więzienną pryczę. Pozwolę sobie zacytować dosłownie, jestem posłem, i tylko przemoc fizyczna może uniemożliwić mi udział w obradach Sejmu. Bez sprawie, które mamy teraz w kraju, może doprowadzić do tego, że trafię do więzienia, ale nawet tam będę walczył i będąc pierwszym więźniem politycznym po 1989 roku pozostanę wolnym człowiekiem. No To dla mnie brzmi wręcz jak zachęta do tego, żeby, go, żeby to zrobić, no bo on już, już jest bohaterem. Dla mnie to jest obraza, też osobista, bo zarządów PIS, pisowcy sędziowie i neosędziowie doprowadzili do tego, że zostałem skazany w procesie, w którym odmówiono mi prawa do obrony, apelacji. E, walczę teraz z tym w, w nadrzędnych instancjach, w sądach europejskich, u Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak oni śmią w ogóle coś takiego mówić, to. To przekracza ludzkie pojęcie, no ale pisowskie pojęcie jest trochę inne niż ludzkie pojęcie, jak wiemy. Oni są poza logiką, poza standardami cywilizacji zachodniej i racjonalnego, naukowego myślenia. Oni reprezentują zupełnie inną logikę. Ja nie mówię, że są głupi, są bardzo sprytni na swój sposób, ale nie, nie są konsekwentni, bo trzymają się wyłącznie swojego interesu interesu swojej grupy, partii, hordy, mafii, czy jak to tam. Nazwiemy, nie myślą o interesie publicznym. I cała ta sprawa dodatkowo pokazuje, jak straszliwie zostało nasze państwo zatrute przez to, że wprowadzono do sądów tak zwanych neosędziów, których Stowarzyszenie Justicja słusznie nazywa niesędziami. Bo to nie są sędziowie. To są ludzie, którzy ubierają się w togi, przychodzą do sądu i wydają wyroki, chociaż sędziami nie są. I, e, e, I właściwie tu pytanie do prawników: czy oni nie powinni być ścigani za oszustwo? Niemniej e, wytworzyła się taka dziwna sytuacja, że sędziowie im ręki nie podają, nie zasiadają z nimi w składach sędziowskich, ale tolerują ich obecność. To się bierze prawdopodobnie również stąd, że Kaczyński z Ziobrą tak zniszczyli nasze sądownictwo, jego aparat, że e, procesy trwają niezwykle długo. Są niezwykle złe zaległości. Sądy są znacznie wolniejsze niż były przed nastaniem ziobry. I prawdopodobnie wyrzucenie tych niesędziów z systemu doprowadziłoby do jeszcze gorszych zatorów. Ale z drugiej strony to jest trochę taki wybór, jak gdyby ktoś nam powiedział, jakby ktoś powiedział, Pani Karolino, od, tak, ju od jutra w kranach w Pani domu będzie płynęła woda zmieszana z gnojówką. No, chyba, że pani nie chce. Ale jeśli pani nie chce, to będzie miała pani wodę tylko przez 5 minut każdego dnia. Od 12 do 12.05. No tak, to jest trudny wybór. Natomiast ja też rozumiem że w sytuacji, w której y, sprawy ciągną się długo na wokandzie, jest ich mnóstwo, to y, całkowite zerowanie, to zerowanie proponuje na przykład profesor Sadurski, no, powoduje, że te wszystkie sprawy, które przez ostatnie lata zapadły z udziałem tak tzw. neosędziów, należałoby rozpatrzyć jeszcze raz. No i to powoduje, że nakład pracy jest niewyobrażalnie wielki i że pojawiają się obawy, czy to w ogóle jest do wykonania. No właśnie, ale z drugiej strony to właśnie nie sędziowie, Czyli neosędziowie bronią Kamińskiego i Wąsika, wydają jakieś pseudo orzeczenia prawda, w ich obronie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Sądu, Nadzwyczaj... Sądu Najwyższego, która to izba żadnym sądem nie jest. To też jest. No to jest ta izba, którą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za. Czy nie, nie uznał jej za, za sąd? Tak, ona nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego i dopóki chcemy być w Unii Europejskiej, to też nie możemy jej uznawać, uznawać za sąd. I e, ja uważam, że tak. Wyroki prawdopodobnie należy zachować dla dobra publicznego, chyba że podsądni odwołują się od nich. Mówiąc, to, to ten wyrok wydał nie sędzia, chce jego rewizji, chce wznowienia postępowania. No, ale takich odwołań będzie mnóstwo, bo w każdym wyroku tak naprawdę mamy jedną stronę, która jest usatysfakcjonowana i drugą stronę, która nie jest usatysfakcjonowana ale zazwyczaj. Ale postępowanie sądowe jest długie, kłopotliwe i wielu ludzi z kolei Już mieć to z machnie ręką. Więc ale myślę, że... że będzie też tych wielu... W dla których tak. wyrok nie zapadł po ich myśli, i jeśli będą mieli szansę, żeby się od tego wyroku odwołać, dlatego że w składzie był neosędzia, to z tej szansy skorzystają. Więc to będzie odrobinę, ale to będzie już odrobinę lżejsze dla systemu sądowego mhm. niż po prostu wyzerowanie. No tak. I dla neosędziów, niesędziów, być może, może nie dla wszystkich, może dla niektórych, trzeba otworzyć jakąś ścieżkę weryfikacji i legalizacji. Dla tych, którzy ewentualnie mogliby w przyszłości tymi sędziami się stać, jeżeli przejrzymy ich orzecznictwo, zobaczymy, że nie było ono antydemokratyczne. Jeśli widzimy, że oni rokują o tak, to wtedy być może jakaś ścieżka wychodzenia z tego haniebnego stanu niesędziego do stanu sędziego, jaką ścieżkę można dla nich otworzyć. Ale punktem wyjścia powinno być kompletne zanegowanie tej fikcji, tych oszustów w togach. No tak, to co Ty mówisz to też jest ważne, dlatego że tak naprawdę przez ostatnie lata wszyscy nowi sędziowie byli powoływani przez NeokRS i można założyć, że część z tych sędziów no, jest normalnymi sędziami demokratycznymi, którzy po prostu mieli to nieszczęście, że zaczynali swoją karierę sędziowską w momencie, kiedy byli powo powoływani przez Krajową Radę Sądownictwa, no, która ma niewłaściwy skład. No właśnie, więc powinna być komisja, oni yy, wyłoniona przez samych sędziów, niezawisła, oni powinni się tam zgłosić, wytłumaczyć, przedstawić swoje orzecznictwo. Potem mogliby zostać na jakiś czas warunkowo dopuszczeni do orzekania i przyglądano by im się, czy oni nie są pisowsko-ziobrowskimi kretami rozwalającymi system sprawiedliwości. To, no, to, to jest pewnego rodzaju zabieg polityczny, ale ten zabieg polity tego zabiegu politycznego powinni sami sędziowie w swoim gronie dokonać oczywiście. Nie, że politycy tu przyjdą i zaraz zaczną robić czystkę, prawda? Niech to zrobią prawdziwi sędziowie. I yy... I to może, jest, to może jest jakaś koncepcja, jakaś, jakaś droga wyjścia. A wracając do Kamińskiego i Wąsika, to dodam, że e, zrobiłem bardzo różne kwerendy na ich temat. Robiłem I w ich przypadku to ja takich e, mocnych powiązań z postsowieckim wschodem nie widzę. Oni wykonują wolę Jarosława Kaczyńskiego, który jest człowiekiem Rosji w Polsce. Ale oni sami, o ile wiem, nie są tutaj jakoś uwikłani akurat w te rosyjskie czy, czy, czy powiązania. No, Kamiński ma tutaj na sumieniu to, że na swojej liście wyborczej promował Jarosława Sachajkę, członka, Łukaszenkows członka władz Łukaszenkowskiego Stowarzyszenia Polska-Białoruś. No to jest ewidentny, jakby zwolennik i sojusznik Wschodu stowarzyszenie Polska Białoruś jest zresztą jednym ze spadkobierców słynnego towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, czyli tej organizacji, w, któ w której polscy Zbeccy spotykali się z sowieckimi KGBistami. Ale e, e, krąży taka wieść o tym, że niby Kamiński miał utrzymywać bliską znajomość, może nawet romans z pewną panią. Która była żoną jakiegoś oficera z Czeczenii, oficera rosyjskich służb, ale te, jakby ta historia wypływa z takiego, z grupy ludzi związanych z takim blogerem niegdyś publicystą Janem Pińskim. A to jest człowiek, który wydał trzy książki z Grzegorzem Braunem, jawnym agentem Kremla, więc ja raczej to traktuję te opowieści. W kategoriach z, plotki, jak rozumiem. Z pamiętam. dużym dystansem, tak, tak. To ja teraz pozwolę sobie podziękować naszym widzom, którzy bardzo tutaj są aktywni na naszym czacie i wysyłają nam mnóstwo wirtualnych prezentów. Pan Piotr Wasilewski, Kaśka z komentarzem, dzień dobry, miło widzieć pana Tomasza w ten zimny poniedziałek. Michał Kaja, Joanna Ostrowska, Kos, -Kos Gosia Szczycińska z pytaniem, czy policja zatrzyma ich w Sejmie. Zaraz przejdziemy do tego, co się wydarzy w środę w Sejmie. Mariola Koc, pan Tomek, super dół. Quoi, Thomas <laughs> <laughs> Dakota Moritorun, niektórzy z Państwa mają bardzo skomplikowane te swoje pseudonimy. Darecki, Monika Piechocka, Andy Bielecki, Panie Tomku, wielkie dzięki za wielki wkład, poświęcenie, pracę. Alex D., Daniel Jasiak, Piotr Rak, też z pozdrowieniami dla Ciebie, Tomaszu, więc Pozdrawiam. bardzo Państwu dziękujemy. Pozdrawiam bardzo. Dzisiaj e, Szymon Chłownia, marszałek Sejmu, zorganizował konsultacje. Na tę konsultację, Na te konsultacje zaprosił. Osoby uznawane raczej za autorytety prawne: tam był profesor Andrzej Coll, e, profesor Bodnar, który jest teraz ministrem sprawiedliwości, e, szef Państwowej Komisji Wyborczej, Rzecznik Praw Obywatelskich. Wszystko po to, żeby się poradzić, co też zrobić w środę. Ale też spotkał się Szymon Hołownia z Andrzejem Dudą. I po tym spotkaniu Andrzej Duda stwierdził, że zdania nie zmieni, on twardo stoi na stanowisku, że jego akt łaski z 2015 roku był wiążący, co oznacza, że Maciej Wąsik i Michał Mariusz Kamiński są niewinni, no, łaskawieni, są posłami. No i zbliża się środa, pojutrze, 10 rano rozpoczyna się posiedzenie, Sejm wznawia obrady, zresztą co ciekawe również w środę ta Izba Sądu Najwyższego, która jest uznawana przez instytucje międzynarodowe i przez prawników za sąd, czyli Izba Pracy, będzie również rozpatrywała sprawę, rozpatrywała sprawę mandatów pana Kamińskiego i Wąsika, no ale nie zdąży tego zrobić. Nie, nie, chyba tylko jednego z nich, prawda? Jednego? Tak, bo jeden, jed, jed, e, Kamińskiego chyba, Kamińskiego. prawda? Bo sprawa Wąsi, sprawę Wąsika sędzia sprawozdawca przesłał do, neosędzia sprawozdawca przesłał Cichaczem do izby. Przepraszam, sprawa jest tak skomplikowana i tam się tyle dzieje, że ja też już się w tym wszystkim gubię, chociaż staram się nadążyć. Nie, nie, ja też się gubię, bo sam już nie pamiętam, który to był Kamiński czy Wąsik, którego Cichaczem. Niezależnie od tego, kim będzie się zajmować izba pracy, no to tak czy siak w środę rano zaczynają się znowu obrady sejmu. No i wiemy już, że pan Kamiński i pan Wąsik przybędą tam właściwie z tych spisów i komentarzy. O nie, przepraszam cię, bo i dobrze pamiętam, marszałek Chłownie chyba znowu skierował sprawę tego drugiego posła do Izby Pracy. Już sam się też w tym gubię, to jest... E, tak, to jest to, to przekracza ludzkie pojęcie. To przekracza ludzkie pojęcie. To, co jest pewne, że w środę Sejm wyznawia obrady, i że w środę panowie się tam w Sejmie znajdą, co już zapowiedzieli. Zapowiedzieli wręcz, jakby liczyli na to, że tam się coś wydarzy mm. takiego, że potem będą właśnie obrazki, jak to ich bohaterów, więźniów politycznych w cudzysłowie, wynoszą silni panowie z Sejmu. No i co tam się twoim zdaniem wydarzy w Sejmie? No są możliwości takie, że e, będą próbowali wejść na salę, bo dostaną przepusteczne. No na jako pewno goście. będą próbowali Zresztą oni, nawet zakładając, że te mandaty wygasły i oni uznali, że mandaty wygasły, no to jako byli posłowie mogą wejść do Sejmu. No właśnie, wchodzą do Sejmu i Straż Marszałkowska nie pozwala im wejść na salę. To jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, że Straż Marszałkowska przypadkiem lub nie przypadkiem przesypia, zasypia na straży i oni na te salę wchodzą i tam się awanturują, więc bezpieczniej byłoby, gdyby policja ich zatrzymała przed wejściem do Sejmu. A jeszcze bezpieczniej by było gdyby ktoś ich rano zatrzymał zanim się do tego sejmu wybiorą. Ale myślę, że tak będzie. No bo mam takie wrażenie, że z jednej strony Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik bardzo chcieliby, żeby tam się odbył jakiś spektakl, żeby było widowisko, a z drugiej strony Szymon Hołownia bardzo tego widowiska chciałby uniknąć. Mhm. I teraz która strona zwycięży? No tutaj bardzo dużo zależy od policji i myślę, że tutaj mam nadzieję, że minister Kierwiński, no on nie zasypia i że oni po prostu do tego Sejmu nie dotrą. Bo już będą zatrzymani? Uważam, że należałoby ich prewencyjnie zatrzymać, żeby nie wywoływali niepokojów, no i właściwie jeżeli... Nie złożyli zażalenia, to powinno się ich przy tej okazji już odesłać do więzienia. Ale myślę, że to nie wywoła niepokojów, że, że stało się to, przed czym przestrzegali i oni, i środowisko Prawa Sprawiedliwości i te media, które zostały Prawo i Sprawiedliwości od tygodni, że właśnie zostaną uczciwi. Szefowa kancelarii prezyden gabinetu prezydenta, w każdym razie jedna z pracowniczek gabinetu prezydenta, mówiła, że Mariusz Kamiński jest najuczciwszym człowiekiem, jakiego ona Ale zna. Oni i tak będą mówić różne rzeczy. Co, co by nie zrobiła demokratyczna władza, PiS będzie ogłaszał, że rządzi król Herod, który morduje niewiniątka. Więc ja bym się nie przejmował tym, co mówią wrogowie Polski. Bo oni zawsze kłamią. Natomiast... Ale jak to wrogowie? Przecież to są prawdziwi polscy patrioci. No dla tych, których oszukali, to tak. Natomiast z tym, no, my wiemy, że to są wrogowie Polski. Wrogowie naszej racji stanu. I Uważam, że tak czy inaczej będzie wielki płacz, że zostaną, gdy zostaną zatrzymani, ale zatrzymani być muszą i do aresztu być muszą, jeśli tam się sami nie zgłoszą, a raczej się nie zgłoszą, więc muszą być zatrzymani. Lepiej, żeby to się stało poza Sejmem, żeby uniknąć właśnie tego spektaklu, o którym mówisz. Mniejsze zło, Twoim zdaniem, to będzie zatrzymanie poza Sejmem, żeby nie dopuścić do tego, co się wydarzy nie, no, w Sejmie? Nie, ja uważam, że to będzie dobro. No, ludzie no, skazani ja powinni mówię iść do więzienia. Z punktu widzenia. Jakiegoś takiego spokoju i równowagi, która powinna panować na przykład właśnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. W Sejmie tak. Natomiast tutaj dodam, że my nie powinniśmy w obecnej sytuacji, tak ogólnie rzecz biorąc, pragnąć spokoju. Dlaczego? My powinniśmy pragnąć rozstrzygnięć. Pragnienie spokoju na obecnym etapie może doprowadzić do tego, że zaczniemy się z wrogami układać w imię tego spokoju, a oni zdradzą nas po raz kolejny. I sytuacja jest rewolucyjna, tylko mało kto chce to przyznać, ponieważ PiS swoje bezprawie obudował pozorami prawa, właśnie pseudo trybunałem Przyłębskiej, pseudo prokuratorem krajowym, który ma nagle absurdalne uprawnienia większe niż prokurator generalny, pseudo sądami, pseudo sędziami, i my musimy to wszystko rozbić w puch, jeśli chcemy normalności. A tego się nie da przeprowadzić spokojnie. Każda rewolucja jest niespokojna. Spokój przyjdzie później, kiedy zaprowadzimy tę normalność. Nie można się łudzić, że z choroby wyzdrowiejemy szybciej niż to jest możliwe. Pan Darecki pyta, czy jest szansa, że KNW, jak rozumiem Kamiński i Wąsik zostaną zatrzymani jutro rano? No to byłoby, I przy okazji wysyła nam super naklejkę, bardzo To, byłoby, to byłoby dobre rozwiązanie. No, dziękuję Ci za tę <grym> rzeczową odpowiedź. Prezydent Andrzej Duda zaprosił posłów Kamińskiego i Wąsika, tak pisze Marcin Mastalerek, do Pałacu Prezydenckiego jutro na godzinę 11. Odbędzie się wówczas uroczystość powołania ich bliskich współpracowników na doradców prezydenta. No i co myślisz o tym? Czyli mamy już. Ich bliskich współpracowników, ale nie ich samych. No nie, no nie ich samych. Na doradców prezydenta, pana Pobożego i pana Żaryna. No, no ale rozumiem, że to jest jakaś manifestacja. Czyli mamy tutaj. Prezydent odbył spotkanie z marszałkiem Sejmu. Na tym spotkaniu marszałek, jak rozumiem, przekonywał, że wygaszenie mandatów jest słuszne, że mm -hmm. wyrok z 20 grudnia mm -hmm. jest słuszny, że akt łaski, jeśli prezydent czuje tak zakładnie, bo oczywiście nie wiem, że panowie zasługują, no to powinien teraz ten akt łaski zapaść, a nie w 2015 roku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prezydent Duda teraz ten akt łaski obdarzył tym aktem łaski Kamińskiego i Wąsika. Prezydent nie chce, więc mam wrażenie, że to jest wręcz taka manifestacja. Nie dość, że nie przyjął prezydent nic z tego, co mówił marszałek Sejmu, to wręcz teraz zaprosi panów Kamińskiego i Wąsika na uroczystość. Po co? O której? Jutro? Jutro, jutro. 11. Jutro. No więc ja bym ich e, w takim razie zatrzymał jutro przed 11.00, bo żeby uniknąć takiej sytuacji, w której na przykład prezydent udziela im azylu w swoim pałacu i mówi: e, Ja tutaj ich mam i e, nie pozwolę ich aresztować. Jeśli wejdziecie tutaj, jeśli policja wejdzie do mojego pałacu wbrew mojej woli, to pogwałcicie moje prerogatywy, święte prezydenta. Monarsze. Monarsze, tak, tak. tak. I e, no to byłby kolejny spektakl, jakiego chcemy jakiego chcemy uniknąć. Tu dodam, że Andrzej Duda e, stroi się w pióra ich obrońców, ale odmawiając ułaskawienia ich teraz, to on dba o własny tyłek, bo gdyby on ich teraz ułaskawił, to by przyznał, że poprzednio ich ułaskawił bezprawnie, że to było no nieskuteczne. Ale co z tego tak naprawdę? No, myślę, że ktoś mógłby mu to wyciągnąć jako działanie bezprawne. Tu trzeba sprawdzić, czy za coś takiego można stanąć przed sądem lub trybunałem stanu. Nie zdziwiłbym się, patrząc na to, jak on tutaj się upiera bardzo przed tą, że, że nie może ich po raz drugi ułaskawić. No ja też widzę taką przyczynę tej niechęci do ułaskawienia po raz drugi, że gdyby prezydent ułaskawił ich teraz, to by przyznał, że wyrok 20 grudnia był wyrokiem Prawdziwy. prawdziwym, prawomocnym, ale to by oznaczało, że panowie na, na pewno tracą mandaty, no bo mandat poseł traci w momencie, kiedy staje się przestępcą, czyli y, uchroniłby panów Kamińskiego i Wąsika przed więzieniem, natomiast y, no Argumenty za tym, żeby te mandaty zostały jakkolwiek teraz są wątpliwie prawnie, wątpliwe prawnie, no byłyby właściwie już nie, a nie były. Nie, tu prawnicy też się kłócą, ponieważ tak? twierdzą, że odebranie im mandatów jest elementem kary, a ułaskawienie wymazuje wszelką karę, i tak dalej, też słyszałem. no Pisowcy, oczywiście prawnicy głównie tutaj gardłują w ten sposób. To jest wszystko bardzo skomplikowane. Ale właśnie o to chodziło Kaczyńskiemu i Ziobrze, no żeby stworzyć chciałam. ten gąszcz, w którym nawet ludzie śledzący to z dnia na dzień i mający jakieś pojęcie o prawie, po prostu... Yy, Tracą orientację co chwilę. To teraz ja jeszcze podziękuję naszym widzom, a potem zapytam Cię o to, o co się chciałam tak naprawdę od początku zapytać, ale chciałam zrobić wstęp, żeby pokazać właśnie ten gąszcz, o którym mówisz. Pan Kamil Grzegorski wysłał nam super naklejkę z komentarzem, że ostatnio apelował o więcej Pana Piątka, i proszę jest. Bardzo proszę. Panie Kamilu. Dziękuję. Paweł Woronko wysłał nam również super naklejkę, Andy Bielecki, Agno Dar z komentarzem super duet, Marta Markowska, Luna Ty Kuku z podziękowaniami za świetną książkę o Kaczyńskim i z pytaniem czy będzie druga część w formie audiobooka. Będzie? pracujemy nad tym. Bardzo dziękuję za dobre słowa, szczególnie serdecznie pozdrawiam Agnodara. <grystanie> MCN666 i Paula, bardzo Państwu dziękuję. No to tak, to co się dzieje w tej chwili z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, no to jest a. tylko jeden z objawów tego bałaganu, który się tworzy i który powoduje, że nawet prawnicy z ogromnym doświadczeniem zaczynają się gubić i mówią, a może, a jednak, ale tych bałaganów mamy więcej. Mamy Bałagan, czy z Krajową Radą Sądownictwa, czy z mediami, czy właściwie gdzie nie sięgnąć mamy ten, ten gąszcz, przez który bardzo trudno jest się przedrzeć i dostrzec prawdę. Czy Twoim zdaniem to jest element jakiegoś planu, tworzenie tak, tego bałaganu? Oczywiście. Jakiego? No, Jarosław Kaczyński mówi nam: e, Jeżeli ja nie będę polską rządzić, to nikt nie będzie polską rządzić. Stworzyłem taką sytuację, w której utrata władzy przeze mnie prowadzi do absolutnej anarchii. I Polska staje się grzęznącym bagnem. I to najlepiej pokazuje, że Jarosław Kaczyński nie jest polskim politykiem. Jest wrogiem, który ma dwa cele. Pierwszy polskę zagrabić, a drugi, jeśli się nie da, to polskę zniszczyć. Ja myślę, że nazywanie go Polakiem w tej chwili jest już niewłaściwe, bo jeśli rozumiemy… No to są poważne zarzuty, nie boisz się, że zaraz dostaniesz jakiś pozew? Znaczy ja się pozwów nie boję, a Jarosław Kaczyński… To... A ja przypominam, jakby co to Tomasz, pozew, my nie. Tak, tak, dwie książki o nim wydałem i nie odważył się mnie pozwać, e, e, bo jeżeli rozumiemy polskość nieetnicznie, tylko obywatelsko, jeśli chcemy być narodem obywatelskim i Polak to jest ten, kto razem z innymi Polakami pracuje na rzecz ojczyzny, taki Polak może być też Żydem, Romem, Arabem, prawda, mieszkającym tutaj. Ważne jest, że pracuje dla Rzeczypospolitej, to i razem z innymi ją buduje. Jeżeli taka jest definicja Polaka, to Jarosław Kaczyński jest Polaka przeciwieństwem. No dobrze, ale zakładając, że wszystko co mówisz jest zgodne z prawdą, czy on Jarosław Kaczyński robi to z premedytacją, Oczywiście. czy robi to dlatego, że nie wychodzi mu inaczej, czy robi to dlatego, że jest tak prowadzony przez kogoś? Znaczy Jarosław Kaczyński to jest człowiek, któremu bardzo dużo rzeczy wychodzi od dawna. Już na początku lat 90. zaczął tworzyć swoje imperium biznesowo-polityczne, sieć z fundacji, spółek, partii politycznych. I on na swojej drodze zaliczył pewne porażki, ale miał ostatnią całą masę sukcesów. Wygrał sześć wyborów pod rząd, mimo że miał przeciwko sobie większość społeczeństwa. No ale te, te ostatnie, które miały domknąć system, przegrał. No, znaczy, ale, we, no, ale i tak miał bardzo dobry wynik wyborczy. jak na te 8 Najlepszy lat... ze wszystkich partii, tak, tylko jak... niedostateczny, żeby samemu rządzić. Po ośmiu latach ewidentnego niszczenia kraju. Uzyskał na, zno, ciągle z, znowu znakomity wynik wyborczy. Więc to jest bardzo sprawny człowiek. Co do tego, czy on jest przez kogoś prowadzony, no, oczywiście, nie osiąga tych sukcesów sam. 95% jego pomysłów to są pomysły skopiowane z putinowskiej Rosji. E, zaczął budować swoje imperium. Dzięki pieniądzom, które dostawał od postkomunistów powiązanych ze służbami specjalnymi PRL i Związku Sowieckiego, a zaczął je dostawać po tym, jak przez kilkanaście miesięcy pił wódkę i wymieniał się informacjami z głównym szpiegiem KGB w Polsce, Anatolijem Wasinem. Pamiętajmy, jedyny polski polityk, o którym wiemy, że przez całymi miesiącami pił wódkę i rozmawiał ze szpiegiem KGB, to Jarosław Kaczyński. No, to są bardzo poważne zarzuty. Ale Dziwię to, to, to się, to że są fakty, no. ja wiem, ty to powtarzasz. Dziwię się, że nie zostałeś jeszcze pozwany za to. Wiem, że wy, byłeś pozywany wielokrotnie, ale że za te słowa nie zostałeś pozwany. Więc muszę zapytać, czy masz na to twarde dowody, czy to są domysły? No nie, ale to Jarosław Kaczyński sam w książce porozumienie przeciw monowładzy przyznał się. No że tak, ale spotykał się do, przez do spotkań, ale nie do tego, że do, do współpracy. No, jak ktoś się przez kilkanaście miesięcy spotyka z głównym szpiegiem KGB w Polsce, rozmawia się z nim, wymienia się informacjami i odwiedza go w jego prywatnym mieszkaniu, gdzie wie, że na pewno jest nagrywany, bo Jarosław Kaczyński wiedział, że Wasin to jest człowiek tak ważny. No to może nie mówił nic ważnego? skoro wiedział, że był nagrywany. On się tak próbuje bronić, natomiast... Że to były spotkania czysto towarzyskie, ale, bez przekazywania, ale, bez wymiany informacji. Ale gdyby on nie mówił nic ważnego, to Wasin by się z nim spotkał dwa, trzy razy, a nie kilkanaście, przez kilkanaście miesięcy nie piłby z nim wódki. Poza tym Wasin był znakomitym wywiadowcą i nawet jeżeli Kaczyński się łudził, że on nie mówi ważnych rzeczy, to pomagał Wasinowi skonstruować obraz sytuacji służący do tego, żeby w Polsce utrzymywać... Sowieckie i rosyjskie wpływy, mimo tego, że komunizm upadał. To jest oczywiste. I najbardziej obciążające jest to, że Kaczyński w tej książce, gdzie on przemycił te informacje prawdopodobnie próbując się wybielić w sposób kontrolowany, przyznać się do, 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 tego, do tej strasznej plamy w życiorysie w taki sposób, żeby jak najmniej osób to zauważyło i żeby. Czyli uprzedzić fakty jakby. Tak, uprzedzić ewentualną demaskację, on w tej książce mówi. Że kiedy został szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, to wyspowiadał się z tego wszystkiego Andrzejowi Milczanowskiemu, który odpowiadał za służby, demokratyczne, służby Specjalne Demokratycznej Polski, w tym za kontrwywiad. A Andrzej Milczanowski kategorycznie stwierdza, że Kaczyński nigdy do niczego takiego mu się nie przyznał. No i kiedy ja mam do wyboru. E, na człowieka, który zbudował swoją władzę na kłamstwie, Jarosława Kaczyńskiego, a z drugiej strony mam Andrzeja Milczanowskiego, który był opozycjonistą demokratycznym, potem jako szef służb specjalnych miał różne przygody, ale jednak na tle Kaczyńskiego jest postacią niemalże kryształową. No to ja wierzę Andrzejowi Milczanowskiemu i eksperci, których pytałem. Też mówią, że w takiej sytuacji trzeba wierzyć Milczanowskiemu. Gdyby, Milczano, zresztą gdyby Milczanowski kłamał, gdyby Kaczyński prawdopodobnie jakoś by zareagował na to, gdy opublikowałem to, co powiedział Milczanowski najpierw w Newsweeku, potem w mojej książce o Kaczyńskim. Kaczyński nie zareagował. Kiedy wysyłałem do Kaczyńskiego pytania i, i pytałem, czy Milczanowski mówi prawdę, jak to było naprawdę, Kaczyński nie odpowiedział. I naprawdę nie miałeś żadnych pozwów związanych z tym, co mówisz i piszesz o Jarosławie Kaczyńskim? Hmm, nie, nigdy. Zaraz będziemy to kontynuować. Państwo mi tylko zwracają uwagę w czacie, że ułaskawienie to nie uniewinnienie. Pani Maria Szenderowicz pisze napisze, na przykład, ułaskawienie dotyczy uwolnienia od kary, nie dotyczy uwolnienia od winy. Ja to wiem i podkreślałam to kilkukrotnie w czasie moich rozmów. Próbuję tylko zarysować ten obraz, który jest tworzony, czyli że przez to, że prezydent ułaskawił przed e, tak naprawdę ostateczną winą, czyli przed prawomocnym wyrokiem, e, według niektórych może być traktowane jako właściwie zdjęcie tej winy, bo ta wina nigdy nie była do końca udowodniona. Tak, tak? Tak. Rozumiem, że tak to jest traktowane, więc ja oczywiście rozumiem hmm. różnicę między ułaskawieniem a uniewinnieniem. I teraz wracając do tego gąszczu i bałaganu, no to nie mówiąc, czy przyjmuję to, co mówisz o współpracy Jarosława Kaczyńskiego z rosyjskimi służbami, bo ja nie chcę zostać pozwu, no to mamy i to widzimy na własne oczy, nie ma co z tym dyskutować. Tworzy się taki bałagan właściwie w każdym aspekcie, w którym, w którym można. Ty mówisz, że to jest działanie celowe, ale jaki jest ostateczny tego cel i czy ten cel jest do wykonania? Cel jest taki. Po pierwsze. Pokazać, że nawet jeśli Kaczyński stracił władzę, to zachowuje hegemonię i Polska musi trwać w kształcie, jakiej Kaczyński nadał, bo nowe władze nie są w stanie e, zmienić tego, jak Kaczyński przeobraził Polskę. A, jeśli, a a cel drugi jest taki, jeśli nowe władze spróbują to jednak wszystko podkręcać, ponaprawiać i obalić tę hegemonię Kaczyńskiego, to wszystko się rozsypie i nastanie, tak jak mówiłem, anarchia, państwo zacznie ulegać postępującej erozji, niszczeniu i będzie coraz gorzej, coraz gorzej, autorytet sądów całkowicie upadnie, na przykład na to prowadzi przecież do bezprawia, przestępczości, mafie wtedy się rodzą, co oczywiście Kaczyńskiego cieszy, no bo jego ideałem jest państwo mafijne w stylu rosyjskim i partia, którą stworzył, działa jak mafia. Jutro o godzinie 14.00 Jarosław Gowin będzie zeznawał przed Komisją do spraw komisją Śledczą do sprawy wyborów kopertowych. Czego się po tym spodziewasz? No może być e, tak albo siak. Jarosław Jeden Gowin... rabin powie tak, a drugi powie inaczej. Nie, nie, ale <grym> myślę o postawie Gowina. No, pytanie, czy Gowin nadal będzie bawić się w tego człowieka, który siedzi okrakiem na barykadzie i e, półsłówkami będzie odpowiadał na pytania. Czy e, szczerze opowie, jak gwałcono wtedy wszystkie ludzkie i boskie prawa podczas przygotowywania tych wyborów kopertowych? Myślę, że to, co się później wydarzyło z Jarosławem Gowinem, także problemy, które miał ze zdrowiem, to wszystko było pokłosie tego, co się działo w trakcie przygotowania tych ostatecznie nieodbyłych wyborów kopertowych. Mogło się przyczynić, aczkolwiek z tego, co wiem, on miał wiele różnych problemów, też osobistych. Ale no myślę, że w ogóle rola, którą przyjął. No, Gowin to oczywiście nie jest człowiek z, z mojej bajki, że tak powiem. Jakby wiem, jestem odporny na pokusy konserwatyzmu. No ale. Klasyczny konserwatyzm to jest szacunek dla prawa i Gowin zawsze się próbował przedstawiać jako ktoś taki, kto ma szacunek dla prawa. No a potem znalazł się w rządzie ludzi, którzy prawo e, deptali, to powiedzieć mało, no rąbali się kierą na kawałki. No ale głosował i się nie cieszył. Tak, głosował i się nie cieszył. I mam nadzieję, że już skończył z tą postawą, prawda? Że jest za, a nawet przeciw, trochę tak, a trochę siak. Mam nadzieję, że właśnie nie będzie. Tak, albo siak, tylko że będzie jakoś bardzo konkretnie tak. A co Twoim zdaniem mogłoby wypłynąć przy okazji tej komisji do spraw wyborów kopertowych? Co powinno wypłynąć? No to też jest, to są, to są rzeczy to są rzeczy niesłychane w ogóle. Pomysł taki, żeby wysyłać ludziom skserowane karty do głosowania pocztą, no trzeba by sprawdzić. Kto w tym miał interes? Oprócz oczywiście partii rządzącej, która chciała przepchnąć swoją wolę i swojego kandydata, ale trzeba, ja nie myślę tutaj o interesach pieniężnych. Na przykład przecież tego rodzaju operacja, wysyłanie takich skserowanych kart do głosowania zwykłą pocztą ludziom, żeby zagłosowali, to jest okazja do manipulacji wynikami wyborów, na przykład przecież. Mając w ręku pocztę polską i służby specjalne, bardzo łatwo byłoby sprawić, żeby część głosów tajemniczo zniknęła, żeby część głosów tajemniczo się zmieniła w kopertach, na przykład na głosy na pisowskiego kandydata. To jest też to, była też, to dawało też szansę służbom specjalnym, gdyby to przeprowadzono, to dawało szansę służbom specjalnym, żeby poznać preferencje wyborcze. Ogromnej liczby konkretnych, znanych z nazwiska obywateli, prawda? No. Ale w takim razie, po co było to parcie do tych wyborów kopertowych no wtedy na to. wiosnę? No ale ostatecznie i tak wygrał Andrzej Duda. Tylko dwa miesiące później. No ale właśnie po to liczyli na to, że uda się zrobić takie... Ale choć, bo, bo to parcie było ogromne, to znaczy no, były no bo, momenty, teraz się oczywiście się... mówi o tym nieoficjalnie, być może się dowiemy po... podczas obrad Ale... komisji, że ludzie wychodzili po prostu ze spotkań wymiotując uh -huh. z nerwów, bo takie było ciśnienie na to, żeby te wybory przeprowadzić, po czym minęły dwa czy trzy miesiące, był lipiec i prezydentem, czy lipiec, sierpnia nie pamiętam, wakacje, prezydentem tak czy siak został Andrzej Duda. Ale nie przyszło mu to łatwo. Oni się obawali, że Duda no, może mode... Wtedy przegrać. była minimalna między Andrzejem Duduła Dokładnie. I gdy, gdyby nie ambicje Szymona Hołowni, to być może wygrałby Rafał Trzaskowski. W tym tygodniu Sejm również zajmie się komisją do spraw Pegazusa, czyli do spraw inwigilacji opozycji, ale wówczas opozycji, ale nie tylko opozycji, bo wtedy inwigilowane były też osoby zupełnie niezwiązane z polityką, które po prostu w jakiś sposób naraziły się ówczesnej władzy, czy to e, Michał Kołodziejczak wówczas niezwiązany z polityką, tak stricte tylko po prostu lider e, związku, e, aktywista rolniczy, Ewa Wrzosek, no i parę innych osób, no Roman Giertych powiedzmy jakoś tam związany z polityką. Myślę, że też mnóstwo nie wypłynęło osób, które były w ten sposób inwigilowane. No i co ty myślisz o tej komisji? To jest bardzo ważna komisja i bardzo ważna sprawa. A czy tutaj wrócą nam nazwiska Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Nie tylko. Tutaj jest wątek, o którym się zbyt mało mówi. Pegazusa dla prokuratury i CBA dla, dla reżimu pisowsko-ziobrowskiego kupiła firma Matic która współpracowała z włoską firmą Hacking Team, a ta z kolei bezpośrednio obsługiwała FSB, czyli ukochaną służbę specjalną Władimira Putina w Rosji. Nie wiemy tak naprawdę, co z Pegasusa mogło wyciec do Rosji tym właśnie kanałem, który nam się tutaj hipotetycznie zarysowuje. Do tym... Rosji, a nie do Izraela? Bo mówi się o tym, że właściwie nie wiadomo... No ale Izrael jest jakby tutaj... Sprzedawcą. Oczywiste jest, że, Izra że I ma dostęp do tego, tak, co jest państwa, które kupiły ale... Pegasusa, z nim robią. Tak. I Izrael jest niepokojący, bo premier Netanyahu Putina lubi, albo do niedawna lubił. Ale jeszcze bardziej niepokojące jest to, że spółka Matic współpracowała z ludźmi, którzy obsługiwali FSB, bo to byłby kanał po prostu bezpośredni do Rosji. Tym bardziej, że spółkę Matik założyła sb -czka Ewa Habros-Chromińska, która za PRL-u wdrażała system informatyczny SB w, w latach 80. i której mąż Adam Chromiński, główna osoba w tej firmie, spędził sporo czasu w Moskwie jako przedstawiciel centrali handlu zagranicznego Metal Export, infiltrowanej i monitorowanej przez wywiad. E. Wojskowy PRL. Kolejna osoba z tej firmy, Jerzy Habros, brat pani Ewy, też był funkcjonariuszem służb PRL. Kolejna osoba z tej firmy, pan Laskowski, był korespondentem TVP w Moskwie, wyjechał tam jeszcze za komunizmu. I w tej Moskwie się dobrze bawił i nawiązywał różne ciekawe znajomości. To jest moim zdaniem wątek najważniejszy tutaj. Bo oczywiście to, że bezprawnie inwigilowano ludzi, za to ktoś powinien pójść do więzienia. Odpowiedzialność powinien ponieść również Kaczyński. Który, którego tutaj głównym celem na pewno było to, żeby po prostu wygrywać wybory ze swoimi przeciwnikami, bo Tzn. znać jest ich każdy szansa, krok. Bo Jarosław Kaczyński nie podpisuje się. Tak Z tego jest znany. No tak, ale tak właśnie mają szefowie mafii. Oni się pod niczym nie podpisują, a ludzie wykonują ich polecenia. No, ale nie sądzę, żeby jednak rozliczenia były dokonywane w duchu y, uznania Prawa i Sprawiedliwości za zorganizowaną grupę przestępczą. No, b, uważam, że y, tak powinno się zrobić. Bo jak, czy mamy wątpliwości, że PIS jest zorganizowaną grupą przestępczą? Hmm, to ja tu zadaję pytanie. Ty, odpo, ty tak, odpowiadasz. Czy widzim, masz wątpliwości. Nie mam kierownictwo PIS. Oczywiście całe, cała partia to są yy, dziesiątki tysięcy szeregowych działaczy, członków, którzy, yy, których w większości należy traktować jak ludzi oszukanych. Ale kierownictwo partii, przecież widzieliśmy to złodziejstwo, to gwałcenie prawa, gwałcenie konstytucji. Widzieliśmy. Macie Rewiczek wychodził na e, trybunę w, w Sejmie i e, zdradzał z trybuny Sejmowej e, tajne informacje e, dotyczące naszej armii z korzyścią dla Rosji. No, na każdym kroku widzimy e, złodziejstwo i zdradę. I e, trzecie słowo na Z, e, tu w se, nie w sensie prawnym, ale w sensie ludzkim, etycznym, też zabójstwo. No Przecież forsując. E, przy pomocy swojej ulubionej kucharki przyłębskiej, forsując zakaz aborcji w, Pol w Polsce, pisowcy doprowadzili do śmierci kobiet. No i my tu mamy jeszcze jakieś wątpliwości? To ja sobie teraz pozwolę zacytować naszych widzów, bo mi się zaraz wyładuje laptop i wtedy już nie będę mogła podejrzeć, co Państwo do mnie piszą. Pan Konrad Paszkowski wysłał nam super naklejkę. Pan Paweł Woronko z pytaniem, czy Andrzej Duda może pokusić się o rozpisanie nowych wyborów. Nie mamy niewiele czasu, może jeszcze zdążymy o tym porozmawiać. Jeszcze raz pan Paweł Woronko z pytaniem, czy warto słuchać kanałów Jana Pińskiego według pana Tomasza. Nie, 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 absolutnie. Pan Tomasz mówi, że nie, nie, absolutnie. Biedrona nam wysłała super naklejkę. Lucjan Możdżyński, przemysł w derdziak VHS z komentarzem, skoro mandat traci się po zapadnięciu wyroku, to czemu ułaskawienie jest w ogóle kwestią? Ułaskawienie zwalnia skary, a nie jest, wymazuje wyroku. No Jak rozumiem kwestią jest dlatego, że panowie no nie do końca chcieliby pójść do tego więzienia. I pan Waldek z pytaniem do ciebie Tomaszu, nie do końca to pytanie jest, rozumiem, rozumiem, ale może ty je zrozumiesz. Tomasz Piątek atakował chłownie w czasie, gdy już wiadomo było, że od trzeciej drogi zależy wygrana opozycji. Jakie znaczenie ma to, czy chłownie jest z zakonu maltańskiego? nie liczy się jak sprawuje urząd. E, o, ogromne znaczenie mają powiązania polityków. E, bardzo, e, bardzo, często mają ogromne znaczenie e, i, ale niezależnie od tego jakie, czy one mają znaczenie czy nie, czy e, to wyborcy mają prawo o nich wiedzieć, mają prawo wiedzieć wszystko o uwarunkowaniach, które mogą na polityka, na polityka wpływać. E, co do hołowni, to wcale nie jest powiedziane, że trzecia, trzecia droga tutaj była kluczem do zwycięstwa. Być może gdyby trzecia droga nie, nie zaistniała, to w tej chwili koalicja obywatelska miałaby znacznie więcej posłów w Sejmie, opozycja miałaby więcej posłów. Tutaj są bardzo różne wyliczenia. No, trzecia droga przedstawia swoje i próbuje się przedstawić jako ta siła, która doprowadziła do, do zwycięstwa. Ale nie wiemy dokładnie, jakby to było. To nie są rzeczy, które od tak można sobie policzyć i są inne ekspertyzy. Co do Szymona Hołowni, to ja go sobie teraz uważnie obserwuję. Pewne rzeczy, które robi, są słuszne, inne nie. Na przykład, moim zdaniem, choć był za to krytykowany i może tutaj się niefortunnie wyraził, ale on jednak miał prawo powiedzieć, że on sobie nie życzy, żeby wyroki w sprawie Kamińskiego i Wąsika wydawali nie sędziowie. To było, to było słuszne, może on to niefortunnie sformułował, ale wszyscy mamy prawo sobie życzyć, żeby wyroki w naszym kraju wydawali sędziowie, a nie jacyś pseudosędziowie. Natomiast ja nie wiem dlaczego on powiedział, że on będzie czekać na uzasadnienie wyroku wydanego w tej sprawie przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, skoro wiemy wszyscy, że ta izba nie jest sądem. I sam Hołownia najwyraźniej to wie, skoro nie uznaje neosędziów za sędziów, uznaje ich za niesędziów. Tu jest pewna. Niekonsekwencja. Ja sobie na to patrzę, co się dzieje. Ja widzę, że wiele osób się zachwyca stylem, w jakim Hołownia prowadzi obrady no Sejmu. No jest dosyć urzekający. Nie możesz powiedzieć, że nie. A ja tu mam swoje wątpliwości. Bo tu można powiedzieć, OK, to jest potrzebne, żeby rozładować atmosferę. Taki filuterny styl, taki żartobliwy. Ale z drugiej strony przecież my mówimy o sprawach śmiertelnie poważnych. O próbie. Zniszczenia Polski, wyrwania jej z Unii Europejskiej. I my, niestety, w Polsce mamy skłonność do zaśmiewania poważnych tematów. Więc ja tutaj też mam w tej chwili takie dwoiste tutaj wrażenie, powiedzmy, może ambiwalentne, mam odczucia. Jeżeli. Jeżeli to, co hołownia robi, to jak prowadzi te e, e, obrady, jeżeli to się przyczyni do złagodzenia polaryzacji w Polsce, no to hołowni będzie się należał pomnik. Ale jeżeli to się przyczyni do tego, że znowu zaczniemy zaśmiewać poważny temat, śmiertelnie poważny, jakim jest e, pisowskie zagrożenie dla naszego kraju, no to będzie źle. Wróćmy do Pegasusa i do komisji. Hmm. Zapytałam Cię już, czy wypłynie nazwisko Kamińskiego i Wąsika? Powiedziałeś, że tak, ale w jakim kontekście? Przy sprawie Pegasusa? No, musi siłą rzeczy. To robiło, przecież tym się zajmowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Które nie ma sobie nic do zarzucenia. Stworzone przez Kamińskiego i nadzorowane przez Kamińskiego jako ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych. Ale Czyli będziemy mieć właściwie powtórkę z rozrywki i będzie znowu sprawa o przekroczenie uprawnień? No, mam nadzieję, że wszystkie osoby za to odpowiedzialne. Do tego jeszcze no, trzeba też pamiętać, że Kamiński, nawet jak formalnie nie, nie odpowiadał za nadzór CBA, nad CBA to, to miał tam ogromne wpływy nieformalne. On, a przede wszystkim wąsik, prawda, który występował tutaj jako taki yy, Kapłan Mariusza Kamińskiego, przychodzący do wiernych funkcjonariuszy i tłumaczący im, czego Kamiński chce. To jeszcze Cię zapytam, tylko najpierw od naszych widzów: Super Naklejki, od pani Pauli i od osoby o pseudonimie, o pseudonimie Must Jedi. Z takich wydarzeń znaczących w tym tygodniu, poza tym, co się będzie działo w Sejmie, 11. Stycznia, Czyli w czwartek o godzinie 16 będziemy mieć manifestację w obronie mm. wolnych mediów. I tu się uśmiecham, słysząc, że pisowi na sercu leżą wolne media. Bardzo się cieszę, że tak jest, bo to jest pe pewna odmiana. A czego się po tym spodziewasz? No Kaczyński ma bardzo wierny elektorat. Powiedzmy. Ma ciągle, kontroluje jakieś 30% wyborców, z czego jakieś 18% to są. Wyborcy fanatycznie w niego wierzący i nawet gdyby on... No i nawet jak on im wychodzi i mówi, że Mariusz Kamiński nie pokazał tego gestu w Sejmie, to oni wierzą Kaczyńskiemu, chociaż widzieli ten gest, prawda? Ale nie wierzą w to, co widzą, tylko wierzą w to... Co mówi Kaczyński? No to, znaczy, że, to znaczy, że Jarosław Kaczyński nie ogląda już TVP ani TVP Info, bo TVP Info pokazywało ten gest. Ale Kaczyński gest. widział ten gest i on wie, że był ten gest. To jest człowiek, który umie kłamać w żywe oczy i robi to z wielką przyjemnością. Natomiast ten elektorat w tej chwili no, przez ostatnie lata był mało ruchliwy. nie, nie, nie Niezbyt chciał wychodzić na ulicę. I zobaczymy, czy to się teraz zmieni. Pisowcy są trochę przerażeni. Po pierwsze aura, zrobiło się zimno. To bardzo zimno. Tak. I jak zimno. wiemy w samorządach i instytucjach zarządzanych przez pisowców są bardzo mocne naciski na pracowników, że dostaną autokar i mają tymi autokarami jechać i demonstrować pod Sejmem, żeby tam zrobić jakiś My tłok. Myślę, tam jakieś kluby Gazety Polskiej też pewnie pojadą autokarami, hmm. że tam parę parędziesiąt tysięcy być może uda się ludzi zebrać. I czy oni coś, czy to, czy to jest znowu element takiej narracji, która właściwie prowadzi do większego bałaganu, czy za tym jest jakiś plan, czy w ogóle jest jakaś, jakaś taka nadzieja, gdzieś myśl, że być może te media da się, nie wiem co da się z nimi zrobić, oni odzyskać, nie, on, zabetonować? Oni robią próbę generalną, czy, obrzydzić? Da się, czy da się sprowadzić tłum pod Sejm. Jeśli da się sprowadzić powiedzmy 20-30 tysięcy ludzi pod Sejm mimo mrozu, to Kaczyński powie: Dobra nasza, wiosna nasza. No może nie, nie, nie odzyskamy władzy na wiosnę, ale przynajmniej jak będzie cieplej, to sprowadzimy 2-3 razy więcej ludzi i będziemy ciągle robić awantury pod sejmem. To ostatnie pytanie, które się pojawiło w, od naszych widzów, ale nie tylko od naszych widzów, bo gdzieś ten wątek w przestrzeni publicznej wraca. Czyli czy istnieje takie ryzyko, że Andrzej Duda będzie chciał rozpisać przyspieszone wybory, a to na przykład dlatego, że skieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. To jest jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować, ale może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego i tam Trybunał Konstytucyjny, który jak wiemy pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej podejmuje takie decyzje, jakie ma podjąć, może na przykład uznać, że ustawa budżetowa jest niezgodna z konstytucją i tutaj już nasze prawodawstwo, rozkłada ręce, bo nikt nie przewidział w ogóle takiej dziwnej konstrukcji. No i wtedy prezydent może na przykład powiedzieć, aha, no to ja teraz korzystam z mojej kolejnej prerogatywy, rozpisuję wybory. Może. On może też pojawiały się głosy, że on może uznać, że przegłosowanie ustawy budżetowej będzie nieważne, skoro nie wezmą w nim udziału posłowie Kamiński i Wąsik. Też taka koncepcja się pojawiła. Pojawiła się, owszem. Tak, Ale tak. czy to się opłaca? Nie, to się na razie im nie opłaca, bo na razie po stronie demokratycznej. Może może zrobić, to ja wiem. Tak. Po stronie opozycji demokratycznej jest. E... Wielkie wzmożenie ciągle jeszcze i ono jeszcze pewnie potrwa przez jakiś czas. Być może gdzieś za rok opłacałoby się pisowi rozpisać nowe wybory. Po tym, jak demokraci się zmęczą. Jak, jak się okaże, się... że nie wszystkie obietnice da się spełnić. Tak, tak. To może wtedy, teraz to byłoby z ich punktu widzenia za wcześnie. Ale być może Kaczyński powie. Andrzeju, zrób to. My te wybory i tak przegramy, ale przy okazji znowu wprowadzimy kolejny element chaosu, niepewności. No ale wtedy może się okazać, że przegrają już tak bardzo, że na przykład tak, nowa tu, władza będzie miała większość konstytucyjną tak, tu, i wtedy jest pewien tak, klops. Tu jest to ryzyko, bo e, tu, się pojawi, tu się pojawia takie ryzyko, że e, Donald Tusk powie, no to w takiej sytuacji robimy wspólną listę, żeby mieć większość konstytucyjną w nowym Sejmie i już... Rozwiązać definitywnie wszystkie problemy związane z PiS. Większość dającą możliwość odrzucenia weta prezydenta, i tak Silni, zwarci gotowi, jeden blok, jedna lista wyborcza. E, mm, tu oczywiście, ale być może Kaczyński mógłby liczyć na to, że Szymon Hołownia zażądałby. Tak dużo w zamian za takie ustępstwo, żeby pójść w jednej liście wyborczej z koalicją obywatelską i lewicą, że to dla koalicji obywatelskiej te ustępstwa byłyby nieakceptowalne. I znowu byśmy poszli w dwóch albo trzech blokach do wyborów. Kaczyński może liczyć na coś takiego. Tomaszu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było jak zwykle bardzo ciekawie. Na koniec jeszcze powiem, że zadaliśmy Państwu na początku programu pytanie, czy Wąsik i Kamiński trafią do więzienia prawie 7300 osób odpowiedziało na to pytanie 81% uważa, że trafią, a 19% uważa, że nie trafią. Jest to sonda dość łatwa do zweryfikowania, bo po prostu będziemy się przyglądać czy trafią, czy nie trafią. Tak, ja tutaj dodam jeszcze, że pojawiał się temat Szymona Hołowni. Ja się wypowiadam krytycznie, ale pragnę wszystkich uspokoić. Ja na razie sobie spokojnie obserwuję to, co się dzieje. Nie prowadzę jakiejś kampanii przeciwko Hołowni. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Tomasz Piątek, dziennikarz, publicysta, pisarz i również autor podcastu w Resecie Obywatelskim. Dobrze mówię, prawda? Tak jest. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Państwu również bardzo dziękuję za niezwykłą aktywność dzisiaj na czacie. I od razu zapraszam na jutro, bo jutro również będę tutaj o 21 w tym studiu, a moim gościem będzie Radosław Gruca. A będzie to Radosław Gruca, dlatego że on naprawdę śledzi. Śledzi historię wyborów kopertowych od samego początku, a jutro, tak jak wspominaliśmy, Jarosław Gowin będzie właśnie przed Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych zeznawał. Więc myślę, że Radosław Gruca pomoże nam zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, co powiedział Jarosław Gowin, i jakie to ma konsekwencje. A za dzisiaj bardzo dziękuję i oczywiście życzę Państwu spokojnej nocy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.